No, halo! Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Chyba słyszą, skaczą paski. Słuchajcie, dzisiaj będzie w tym pokoju podwójny stream, bo Magda tak samo będzie streamowała Destiny. Już to właściwie robi. Dzień dobry. Ja tak samo się witam z byboczkami. Słuchajcie, za 5 minut wybija godzina 18 i teoretycznie powinny się włączyć serwery Destiny 2. Tym razem już Beyond Light. Dokładnie. I liczymy na to, że no pewnie jakieś opóźnienie będzie. Wiadomo, że to nic idealnie w momencie uruchomienia serwerów nie może pójść dobrze. Natomiast podejrzewam, że to będzie tak z pół godzinki i będziemy się mogli zalogować i zacząć granie. Co my dzisiaj mamy w planach? Dzisiaj mamy w planach zrobienie fabuły, nie? No tak, no kurde. Sprawdzić nowe aktywności. Dokładnie. Zobaczymy, jak długo będziemy czekać w kolejce. Jak co, to mamy mleczko w tubce. To nas uratuje. Mamy dwa. Najlepiej. Ja jestem wyjątkowo podekscytowany, nie ukrywam. Jakby przez ostatni miesiąc praktycznie w Destiny nie grałem, bo już nie bardzo miałem pomysł, co tam z sobą w gierce zrobić. Ale no, wiedziałem, że ten moment przyjdzie i już dzisiaj od rana takie po prostu emocje. Właściwie nawet nie od rana. Od wczoraj. Od kiedy zacząłeś coś dziać z Travelerem. Dokładnie. Zarwaliśmy nockę, jesteśmy super wyspani, tak. Poziom zużycia mózgu jest za duży. Tak. Ja o dziwo się nie czuję jakoś super zmęczony. Jestem szczególnie, że ja się dosłownie teraz trzęsę z nerwów, nie? Ja jednak przeżywam takie rzeczy, jak premiery dużych dodatków gier, które faktycznie lubię grać. Kości obrazu brak kości? To jest niezależne ode mnie. Nie wiem, może Twitch coś... Pewnie Twitch coś świruje. No. Panie Benis, koszulka z MW... To prawda. Ja w Modern Warfare 1 i 2 grałem dość dużo. Za czasów, zanim jeszcze w ogóle zabrałem się oczywiście za streamowanie, nagrywanie i inne tego typu rzeczy. Ale to jest gierka, którą darzę sporym sentymentem, bo to jest gierka, którą ogrywaliśmy z kumplami z pracy. Zostawaliśmy po godzinach i graliśmy na lanie w biurze. I było subcio. I to jest zresztą gra, dla której założyłem swoje konto steamowe. Teraz pytanie, kogo słuchać? No, nie wiem, tego, kto ma lepszy dźwięk. Ciekawe. No, Magdę będzie słychać u mnie z offu, a mnie u niej z offu, ale myślę, że nadal jest to wystarczająco dobrze czytelne dla was. Tak, panie oszust, te wspominki były fantastyczne. Słuchajcie, punkt 18, klikamy ekran główny i próbujemy się logować. Cześć Kaplan, witam, dzień dobry. To jest już syplenie dzisiaj. To jest wydarzenie wczoraj. Jeżeli nie, to wam streszczę. Więc od około pierwszej patrzyliśmy na Travelera do godziny czwartej i na sam koniec nie stało się nic. No nie, no stało się coś. Była scenka, była zapowiedź wydarzeń. Sam fakt, że coś się dzieje z Travelerem, jest już ekscytujący, nie? Tam nie musiały się żadne fajerwerki wielkie wydarzyć, ale to poruszenie, że po raz pierwszy od zakończenia kampanii podstawowej coś się dzieje z Travelerem, jest ekscytujące. Jest ekscytujące. Ale można wybrać jakoś. Ja mam partnera, to pewnie dlatego... Ja na szczęście, żeby dzisiaj streamować od 18, to się musiałem mocno skupić na pracy przez cały dzień, więc nie dochodziły do mnie żadne spoilery. Całe szczęście. Całe szczęście. Ale wiem, że spoilery latają, więc jeśli coś wyłapaliście, to współczuję, a po drugiej nie dzielcie się przypadkiem. Oj, będzie banowane, jeśli ktokolwiek cokolwiek wspomni. Używane? Takie cieplutkie jeszcze? Używane, tak. Dobra, włączę go już. Jeszcze chwila, Kamil. Jeszcze chwila. Cześć, witam. Ja też nie wiem, czy spoiler, czy fake, natomiast nie będziemy się zastanawiać, no bo nie wiemy, co się wydarzy w grze. Jeśli ktoś wie, jeśli ktoś nie wie, a dzieli się fake spoilerami, no to też banujemy. Zasada prosta, dziękuję bardzo. 18, wchodzimy. Wchodzimy, dobra. Klikaj. Logowanie. Trzymamy kciuki, żeby serwery dały radę.
14 godzin z tym walczyli, no to chyba dadzą radę. Czy pamiętam, z kim piłem na PGA 2017? Łopanie, no tam wiele mordek się przewinęło. Jeśli z tobą również, to pozdrawiam. Hej, mam ducha streamu Kamila, ale czaty o to. Jasne. O, serwery są niedostępne. No nic, będziemy wałkować. Cześć Marcin, dzień dobry. Dzięki państwa. Państwa zasobowało z tekstem Masz pieniądze, to ja ci przypomnę, że ty masz mi dać znać, ile ja ci wiszę za wyjazd do Kato. O Jezu, nie mogę śpiewać. Przypomniałem, przecież Magda ma streama, nie mogę śpiewać. Nie zrobię tego. Dziękuję bardzo, pan listwo. Witam po raz 23 w gronie sobów. Dzięki. Dobra, już dwa wykluczenia z serwera. Możemy używać komendy wykrzyknik zgon. O właśnie, propos komend, ja sobie muszę jedną rzecz dodać. To korzystając z tego... Możecie sobie jakiegoś multistreama odpalić albo coś. Nie mogą. Nie mogą? Nie, no mogą na takich zewnętrznych stronach, że podajesz dwa... Jest szansa na streama, bo tu ta jakość u mnie nie przejdzie. Ale wszyscy macie taką kiepską jakość u mnie? Edit. Gdzie tu mam linka? Ale to niech ci reszta sprawdzi, da znać. O, subcio. Dobra. Linki. Nie tu, tu. Multistream. O, mam. Jak wam się podoba, włączę wam piękne tło. Jak wam się podoba to dzieło? Prawda? Od razu widać, że jestem państwa. To co, czaty, ile obstawiacie, że będziemy czekać? Godzina? Trzy? Cześć, ja może mikrofon przesunę trochę bardziej w tę stronę i trochę podgłośnie. O, teraz powinniście... Nie masz zmiany jakości, więc jak ktoś ma głównie dołączył, to się nie obejrzy. Czemu nie mam zmiany jakości? Co się stało? Cały czas miałam. O co ci chodzi, Twitch? O co ci chodzi? Regularnie streamuję, Jesus. No ja obstawiam 20-30 minut, prawdę mówiąc. Wydaje mi się, że tak było przy poprzednim dodatku. Dużo ludzi, dużo partnerów odcinają. No jasne, niech mnie wykluczą. Co za... Nie doceniają tego pięknego quality contentu. Wiecznie spóźniona, odwołując streamy. No, dokładnie. Który to już piąty? Powiadomienie o niedostępności serwerów? Mówię, możemy je liczyć. Musicie zacząć liczyć. No. A zakładam, że jest 5 i od tego wyjdziemy, od tego będziemy liczyć. No nic, włączę wam, żebyście widzieli. Muzyka za to świetna, ja ją słabo słyszę. Wy ją słyszycie? Słyszycie cokolwiek? Ja jestem w ogóle ciekaw, bo wydaje mi się, że podczas tego wczorajszego live eventu było słychać nowe już utwory z Beyond Lighta. Chyba tak. Bo ja nie kojarzyłem tam niektórych. Szósty. W ogóle któregoś utworu nie wolno puszczać. Tak? Tak. O. Na Discordzie Destiny pisali. Drogna chyba popisał. Nie, Benis, to już z Battle.netu wyleciało. Oni tam zakończyli współpracę. Teraz masz na Steamie normalnie. A jeśli miałeś na Battle.necie, to chyba jest jeszcze możliwość przeniesienia. Mam nadzieję, że nie wyłączyli tej możliwości jeszcze. Nawet bym pograła w Destiny 2 bezpłatnego kontentu, to podstawka, to taki trial i szybko przestałem mieć coś do roboty.
Dzięki za follow, dzień dobry. Trochę tak, trochę nie, zależy od podejścia. Myślę, że podstawka, w zależności od tego, jakie masz podejście do grania, może starczyć na naprawdę bardzo, bardzo długo. Pacjent mógłby się wypowiedzieć, to jest osoba, która niedawno zaczęła. Tak. Bardzo intensywnie grała na podstawce samej. Siódme. Alerty działają, to mnie cieszy, bo nie byłam pewna. Pacjent, samonujemy cię, jeśli jesteś, możesz się wypowiedzieć, jak ci się grało na podstawce. A pacjent, masz dodatki? Chyba już kupił. Okej. Znaczy, na pewno ten kupił. To jest dla mnie historia niesamowita, bo pacjent był niesamowicie sceptyczny, jeśli chodzi o Destiny, a potem zaczął grać i jest oczarowany z tego, co rozumiem. Z tego, co pisał. Mhm. Przychodził do mnie na streamy na Destiny i zawsze było: o Jezu! Znowu to gra, nie? No tak to jest. Destiny nie ma w Polsce dużej oglądalności, ale no, jest cholernie grywalne. Ja uwielbiam przy tej gierze spędzać czas. Aktualnie 140 tysięcy ludzi ogląda loading w Destiny. Tak. Zawsze. My też. Jestem ciekaw, ile osób będzie oglądało faktycznie podejście do World Firsta na rajdzie. No nie? Aha. Jeśli przeciki się spełnią, to zamiast Wegedrwala będzie wołowy z żurawiną. Co za dramat! Jak to no, będzie? Widziałem dzisiaj rozpiskę. Widziałem rozpiskę. Nagrody działają, tak, działają, naprawiałem nagrody. A, ósme. Nie, Raid wchodzi 21. Raid wchodzi 21. Nie ma pciu. Dobra. Załaduj się. Ja sobie na szybko zobaczę, czy coś piszą na Destiny. Ja sobie zjem mleczko w tłuce. Destiny. The game. Ósme czy dziewiąte? Już nie wiem. No, za bardzo się jaram, żeby nie działało. Szybko, zanim nam energia zejdzie, nie? Tak. Zanim adrenalinka się skończy. Powiem wam, że są dwie gry, które się jaram tak bardzo, jak wychodzą, i to jest Destiny i Sims. Od wczoraj się czuję tak nabuzowana, jakbym, nie wiem, miała iść na koncert albo coś. Kolejne powiadomienie. Nadal nie. A wy co? Co tam robicie dzisiaj fajnego po zagraniu w Destiny? Opowiedzcie, jak było w pracy? Jak tam szefy? Czy wszyscy klaskali? Zrobiliście ładnie robotę? Ej, właśnie, bo jest nowy jakiś filmik z Desztyniu. Może ja sobie odpalę po prostu na streamku. Desztynian, gdzie mamy? Tu był link. Powinniśmy wziąć kota i nazwać go Destynian. Destynian rozpierdolu. Czyli musimy wziąć dwa koty, być może jest znana. O darach światła ofiarowanych przez wędrowca. Czy to jest Krystyna Czubówna? O niebezpiecznej ciemności sprowadzonej przez piramidy. Nie jest, ale podobno. I o eliksni obdarowanych przez wędrowca dobrobytem. No, do czasu, aż wędrowiec ich porzucił. Tocząca się wojna pomiędzy światłem i ciemnością sprowadziła na nas podobny los. Upadek ludzkości, ale i narodziny strażników. Obdarowała was światłem, drugą szansą dla naszego gatunku. Ale nie tylko my szukaliśmy drugiej szansy. Upadli eliksni przybyli odebrać nam nasz dar. Ale wy ich pokonaliście. Staliście się dzięki temu silniejsi, nieustannie przygotowując się na nieuchronny powrót ciemności. A ona powróciła, tym razem ze swoim własnym darem ofiarowanym ocalałej po upadku eliksni Eramis. A teraz władczyni ciemności, wykorzystującej ją przeciwko naszemu wędrówcy. Nikomu z nas nie uda się wydostać z wiecznego cyklu walki pomiędzy światłem i ciemnością do czasu, aż poznamy skrywaną za tą opowieścią prawdę i sami posiądziemy mroczny dar. Od niego zależy nasze przetrwanie. Jesz na koniec, czy to już wszystko? Ja, już wszystko. Działa to co Simsy? Jedziemy. Simsy na dwa kąty. Dobra, to mogę wyłączyć.
Nie, zwiastun puszczałem, spokojnie. Czekam tak samo jak wszyscy. Wczoraj nie miałem zbyt dużo szczęścia z tymi serwerami. Upięknie ci ten ekran, proszę. No, dzisiaj teamy na czat faktycznie się mogą przydać. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja tak w ogóle wybieramy od razu pod klasę. To ale pewnie trzeba zrobić misję jakąś, na pewno. No nie, musimy questa na pewno jakiegoś odwalić. No tak po prostu nam nie dadzą nowej mocy, halo. Zastanawiam się w ogóle, czy jeżeli nas połączy, to będziemy mogli dojść razem, to znaczy być razem w drużynie. Myślę, że może być podział, ale będziemy próbować, nie? No, bez ciebie to bez sensu. Zrób nagrodę, dosypuję sobie elektrolity do wody za 200 punktów. Na bal ci, bym piła tylko elektrolity. W ogóle nie wyrobiłabym z kasą, żeby je kupować. A Cichy masz VIP-a, tak, Cichy jest VIP-em. No wiadomo, ja w Destiny cisnę od bety jedynki. Uwielbiam gierkę. Co prawda przesiadłem się rok temu z konsoli na peceta w końcu. I też no nie zawsze byłem aktywny w gierce, tam kilka sezonów jakby nie patrzeć przegapiłem. No ale to jest taka giera, do której po prostu po jakimś czasie chce się wrócić, nie? Wyszło mi! Co ty gadasz? Neonix poszedł, nie wiem. A, dobra, Neonixowi. Na refrajerze, no dzięki stary. Nie, panistwa, próbuję kupić jak śmiertelnik, tylko że to też nie jest łatwe. Okazuje się, że pieniądz nie wszystko rozwiązuje. Jak to? No. Ale no niby gdzieś tam retailerzy twierdzą, że nie będzie jakiegoś dramatu po premierze. Także... Zdecydowałem grę taki tip. Dobra, spróbuję. Mówisz? Tak. Dobra, to spróbujemy. Zależy na to czekajcie, tak zrobię tak. Zrobię tak. I zrobię... Tak. Destinian, odpalaj się. Zaraz będzie. O Jezu, mam tu jeszcze... Ja się zastanawiam, co mi pika w tle. Discordy? O, fajnie, że kamerę mi zresetowało znowu, kiedy zmieniłem scenę. Co w tym chodzi? Ja nie wiem, to jest taki gnój. Zaraz naprawimy. To do zera i powinno być G. Ta. Już kiedyś było z tym słabo. A potem wleciał jakiś update do tych sterków. Jest jeszcze gorzej. Zobaczymy. Tak, no wiadomo, musisz się jakoś zbudować pod nowe aktywności, a co dodatek podnoszą gapa, nie? Kapa, przepraszam, czy ja zawsze mówię gapa. Kiedy przegląd pulpitu? Nigdy? Maxima w pracy elektronicznej. Nie, dalej nic. Ty same, tak? Piję elektronity do akumulatora. Nic się nie działa. Nic się nie działa. Piękne zdanie, Mac. Płyniesz. O, tak, musimy dzisiaj pamiętać o wodzie, możecie nam przypominać. Dziękuję. O Jezu, nie bądź jak Traveler, zrób coś. Do something. O, pan pacjent się pojawił. Nie wiem, czy słyszałeś, pytaliśmy, jak tam twoje doświadczenia z podstawką Destiny, zanim się zdecydowałeś na dodatek. Ci, bo mi fabułę zagłuszacie, goj się No wiadomo, zanim my się zalogujemy, to już będzie miał 1200 lajta. To będzie po rajdzie, który jeszcze nie wyszedł. Tak. Znajdź go. No, game też pisze, że działa. My mamy takiego pecha. No, nie do końca idą out, ale faktycznie ich użyteczność się zmniejsza. Nie słyszałeś. No, to gadaliśmy o tym, czy w Destiny podstawkę można pograć dłużej. Czy to jest faktycznie taki krótki trial, a potem się decydujesz na dodatek albo nie. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że to
chyba zauważyliście, że podmieniam już emotki na świąteczne. Że wchodzimy w okres świątecznej tandety i możemy wrzucać renkwery na to. Podobno do 20 jest maintenance. Owszem, jest, natomiast to się nazywa chyba background maintenance, więc teoretycznie w tym czasie już powinny serwery działać, nie? W sensie, że oni dalej swoje sprawy załatwiają, ale niby nie powinno to za bardzo wpływać na użyteczność serwerów w grze. No widać, jak nie wpływa. Nie no, kurde, przecież nikt nie zakładał, że do 18 będzie działało poprawnie. Od razu mówiliśmy, że to z pół godziny spokojnie trzeba będzie poczekać. Ale już niektórym zaczyna działać, nie? No, Nix się zalogował, Game też pisał przed chwilą, że mu działa. Alex, dzięki śliczne za subika. Dziękuję, dziękuję i witam bardzo serdecznie po raz kolejny. Mnie już puściło, no kolejny, znam mnie tak. Spoko, przyjdzie nasza kolej, przyjdzie nasza kolej. Witam, Jozrówko, pytam. Dzisiaj świętujemy, wyszedł nowy dodatek do Destiny, a ja jeszcze zdałem w końcu prawko na kategorię C plus E. No gratulacje! Gratulacje w takim razie. Cześć, Little Witch. Nie, jeszcze nic ci nie ominęło, bo nadal czekamy na to, aż serwery nas wpuszczą do gierki. Chociaż już niektórym zaczynają działać. Nie? Już mamy pierwsze gdzieś tam donosy z czatów, że ludzie grają. Chociaż może się po prostu chwalą. Ty wejdziesz, a ja nie? Albo ja wejdę, a ty nie? No to będę sobie oglądał u ciebie. Dobra. Cześć, ZombiePlan. Witam, dzień dobry. Co to za czasy, że mieli tyle czasu i dalej problemy z serwerami? No to musicie zrozumieć, na czym polegają problemy z serwerami. Chodzi o to, że nie wyrabiają w tym momencie serwery logowania. Dosłownie. Po prostu są bombardowane przez ludzi. I im więcej ludzi się zaloguje, tym mniej problemów będzie miała cała reszta. Cześć, Wolpin. Też ciśniesz? Neonix, jeżeli rzucisz jakiś spoiler, to cię zbanuję. Wiem, że jesteś modem. Nie obchodź mnie to. Podstawka mi się cholernie podobała. Nie wiem czemu, ale dużo odniesień widzę do Dune'y i Hyperionu. A nawet do mini filmiku Katedra, jak ja na podstawce i dwóch poprzednich dodatkach spędziłem około 90 godzin i bawiłem się świetnie i zdecydowanie chcę więcej. No, 90 godzin to jak na demo, słuchajcie, całkiem sporo mi się wydaje. A ty ile miałeś godzin w demo Ghostrunnera? Niedużo. Ja w demko pograłem trochę, stwierdziłem, no na pewno będę chciał grać dalej i tyle, ale nie spędziłem tyle czasu, co tam niektórzy ze społeczności. Chyba odpalę w Valhalla, czekając, aż serwery zaczną działać. Wczoraj tak mieliśmy przed live eventem, a właściwie już w trakcie live eventu. Gdzie kilka razy mnie kopało i kilka razy musiałem czekać w 14-tysięcznej kolejce. No, Ghostrunner jest wybitny, naprawdę. Bardzo serdecznie polecam. Świetna gierka. Też bym mógł coś odpalić w tle, ale chyba sobie odpuszczę. Jestem za bardzo sfokusowany na tym Destiny. Nie mogłeś się skupić. Nie? Więc wolę nie? Siedzieć i patrzeć na to, że... Co chwila bym czuł taką wewnętrzną potrzebę, że trzeba rzucić okiem gdzieś poza grę. Trzeba trzeci ekran i tylko wyłącznie na Destiny, żeby patrzeć, czy się zalogowało. Dzięki za follow, dzień dobry. A. Oj, Karpen, chyba nie szczególnie są naprawdę tego typu gry. Ja w The Talos Principle, przyznaję się bez bicia, jeszcze nie grałem. Trochę dlatego, że chciałem sobie kupić wersję pudełkową na PS4, a dostępność jest naprawdę bardzo, bardzo malutka, również na portalach aukcyjnych. Za to The Witness uwielbiam. Talos Principle jest na VR-a, ale to chyba tylko PC-towego, nie? Wiecie co? Skoro się tak nudzimy, to zrobię wam nową nagrodę. No, ale dobrze, że mi przypominacie, bo to już któryś raz, kiedy ja zapominam w ogóle, że ta giera istnieje, jeszcze w nią nie grałem. Także sobie do tego wrócę. Ja chcę tosty w nagrodę. O, widzisz, pan Listwa, to ci coś pokażę.
Bungie Store. EU. Otóż w dniu wczorajszym do swojej oferty Bungie wprowadziło toster. Jeszcze nie do końca wiemy, co to właściwie będzie. No, na razie jest taka ikonka placeholderowa, nie wiadomo ile będzie kosztował i co będzie robił. W ogóle mamy doskonały pomysł, żeby zrobić świąteczne, to Destiny'ową koinkę. Będziemy robić własne bombki. Tak, no bo już mamy trochę bombek takich naprawdę z Destiny. I pierniczki również z Destiny. W kształcie tych, które były wypiekane w evencie w gierce. No nie dziwię się, że ciągle zapominasz o Toasie, jak tyle gierek wychodzi w listopadzie. Jest zagęszczenie spore. Tak naprawdę powinienem teraz w Valhalla kończyć, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Valhalla jest super, nie zrozummy się tutaj źle, natomiast Destiny jest ponad wszystkim w tym momencie. No, kończyć. Według trofek zostały mi jeszcze chyba dwa rozdziały. Właściwie półtora, bo już jeden mam rozgrzebany. Cześć Burzałkę, dzień dobry. Co mam być? Co? O co ci chodzi? Co wyciszyć? To nie będzie spoiler, ale w razie co zaczynacie solo. Aha, czyli nie ma znaczenia, jak się ogarniemy. Czekajcie chwilę. Kamila, pomyślałeś kiedyś, że można grać za dużo w gry? Tak, pamiętam. Pamiętam, że uśmiechnąłem się wtedy naiwnie. Magda będzie piec pierniczki? Nie, w życiu. Nie ma opcji. No wiadomo, jakby trzeba się sfokusować. Trzeba się sfokusować i przygotować na rajzik. Skupiłam piki. O, ja więc sobie w tym czasie zobaczę. Co? Bo już escapist leci. Co sobie zrobię? Aha. Okay. Tylko nie wiem, czy my już byliśmy, czy jeszcze nie. Do widzenia. O, mam. Tylko szukałam. Pięknie. To teraz tak. Zrób nowy. A nie, to muszę najpierw tutaj. Dzień dobry. Dzięki za follow. Zrobię wam nagrodę specjalną na dzisiejszy event. Gdzie są punkty kanału? Tutaj są, dobra. Okej. Dobra, będę sobie przyglądał jednym okiem. No to zgłoś się, Wolpin, na Discordzie, może się zbierze kolejna ekipa u nas. Bo tych ekip u nas już w tym momencie jest chyba kilka, z tego co rozumiem. No, na Discordzie też nikt nie zgłasza, żeby już był w gierce. No, nikt coś tam pisał dalej? Tak. Że co? Że solo zaczynamy. Aha, okej. Okay. O, pan Subik, dzień dobry. Kto to? Pacjent. No, dziękuję bardzo. Witam serdecznie w gronie subskrybentów. Dzisiaj wyjątkowo nie śpiewam, bo będzie mnie słychać u Magdy bez efektu, więc to może być bolesne. Nie zrobię tego nikomu. Dzięki wielkie, pan pacjent. Witam serdecznie w gronie subskrybentów. On pewnie troluje. Też mam taką teorię, nie? Czekajcie. Teraz powinno działać. O, bez sensu.
zrobić. Come on! Do something! Autentycznie jestem ciekaw, jak długo będziemy ci streamować ekran powitalny. Na Twitchu już niektórzy grają. No, tak jak mówię, gdzieś tam się powoli ta kolejka będzie rozładowywać, nie? Co, straciliście tyle punktów, a powiedziałam, że gotowe? O nie, nie w tym stylu. Przerwę techniczną to oni mają, mój drogi, od 4 w nocy. I do 20 jest ogólnie maintenance, przy czym od 18 do 20 jest background maintenance, więc teoretycznie gracze od 18 powinni być już w stanie grać. No ale wiadomo, że te serwery logowania się muszą rozładować. No właśnie mi się wydaje, że nie było tak strasznie, że to trwało coś koło 30 minut maksymalnie. Bang, zrobiłam. Zatytułuj to strać. O, źle zrobiłam nadal. Jest. Też mam wyboszkę. Z profesji? Nie wam to, ale macie. Gdzie się w plikach gry rozdziałkę zmieniało, bo gra mi się odpala w 4K, lol. Nie wiem, nigdy przez pliki nie robiłem. Jakie masz nadzieje w związku z tym dodatkiem? Że fabularnie w końcu zacznie się dziać coś poważnego. Bo do tej pory mieliśmy takie pitu-pitu zapowiedzi, że pewnie niedługo się wydarzy coś wielkiego. I za każdym razem, kiedy spodziewaliśmy się, że wydarzy się coś wielkiego, to była kolejna zapowiedź tego, że wydarzy się coś wielkiego. Popieram. A nic wielkiego się nie działo, więc tak. Generalnie chciałbym, żeby to się zmieniło. No, też tak myślę. Wiadomo, chciałbym, żeby oczyścili PvP z cheaterów. Chciałbym... Zastanawiam się na przykład, czy dodadzą jakąś nową, taką cotygodniową aktywność. No przydałoby się na pewno więcej aktywności, które są niestandardowe, bo ostatnio mam wrażenie, że większość z tych aktywności to jest taka kalka tego, co już było, nie? Tak. A fajnie by było być czymś zaskoczonym. Takie nadzieje, że się odpali? O, no to jest w sumie... Tak, tak, to jest dobra nadzieja. To jest dobra nadzieja, indeed. W sumie to jak się tak dobrze bawię, to pobawię się dalej tymi punktami. Czekamy, cierpliwie czekamy. Z nudów po prostu płynę kreatywnością. Streamka sobie przerabiasz? Z punktami? Robię nowe punkty, ale zaraz zobaczysz, co zrobię, panie. Ale co lepiej kupić, zwykłe Beyond Light za 170 zł, czy Season Pass za 215? No ja bym zdecydowanie powiedział, że Season Passem, nie? Natomiast to już od ciebie, no ty sam powinieneś wiedzieć, czy będziesz grał więcej, czy będziesz grał mniej. Jeśli ci się gra spodoba, to zdecydowanie warto mieć te season passy, nie? Bo często to właśnie one stają się tym motorem napędowym, żeby wykonywać nowe rzeczy w grze. Ja aktualnie nie wyobrażam sobie grania bez season passa. Dzień dobry. Co tam? Dzień dobry, witam. W końcu Destiny, nie jakieś season, to tak próbuję. Jasne, ty pierwsza do Destiny. Zaraz ci wszystko wyjaśnię, co tam w tej grze się dzieje. Kupiłem rok i rok grałem, a teraz tęsknię. Ja nie ukrywam, że przez te wszystkie lata miałem też wiele takich momentów, że mi się nie chciało. Nie chciało mi się angażować na cały sezon, bo właściwie to wygląda trochę w taki sposób, że jeśli chcesz sobie wszystko fajnie odblokowywać... O Jezu, nóżka mi się utknęła. Że jeśli chcesz sobie fajnie wszystko odblokowywać, to musisz
to faktycznie wyorać cały sezon do końca, nie? Musisz być mniej więcej, kiedy dzieją się jakieś sezonowe wydarzenia, żeby odhaczyć tam sobie triumfy. No ale to jest gra, którą każdy może sobie zupełnie inaczej dawkować, na szczęście. Miałem piękną nagrodę, która nazywa się Wezwij drużynę, nieznajomą drużynę ogniową. I co się dzieje? O, doskonałe. Dlatego jeszcze tło będzie trzeba wyciąć, nie? I tak może wycięte. No, czy ja to zapisałam? O bogowie, pewnie nie. Pewnie wyłączyłaś jak wszystko. Myślę, że tak. Nie widzę tego. Wróciłem sobie ostatnio do twojego materiału Destiny 1 i w końcu zrozumiałem, o co w nim chodziło, a wtedy nie ogarnąłem. Kurde, faktycznie, ja kompletnie zapomniałem, że ja zrobiłem materiał z tego, z Iron Bannerka. Ekskluzywne nic kosztuje? Season Pass to taka akceptowalna metoda płatności w nowym Modern Warfare jest super szczególnie, że wystarczy kupić i raz po prostu levelować. No te przepustki sezonowe dają dużo fajnych rzeczy. Zresztą ja się jaram takimi rzeczami jak kosmetyka w gierce, szczególnie taka, która jest właśnie ograniczona w dostępności czasowo i której posiadanie jest jakimś takim dowodem, że było się w tym momencie i w tym miejscu i coś się zrobiło. To jest dla mnie taki... Zapisałeś się na ramach historii. Dokładnie. Ja to zaraz naprawię, nie? Widzisz, tak to się kończy, jak się nudzę. Fatalnie. Dobra, ja chyba zarządzę kolejny resecik. Szczerze wątpię, żeby to cokolwiek dało, natomiast... Natomiast why the hell not, nie? I tak czekamy. A, jas. Pamiętaj, żeby sobie wyłączyć Family Share'a na Steamie. Wyłączyć, no. Dobra. To nara, gierko. Dobra. Było fajnie. Prawie to mam. O Destiny New Light. Nie, wolałbym zdecydowanie nie. Wolałbym zdecydowanie nie, moja stanowczość po prostu jest na niesamowitym poziomie. Dodajesz? No, a co mam prawidłowo robić? Nie, no to jest, słuchaj, taki moment, że jeszcze każdy powinien mieć prawo sobie wszystko po swojemu na świeżo odkryć. Teraz to zapiszę. Dobrze, to bądźcie stanowczy w moim imieniu. Może być. Fajne to Destiny, takie nieskomplikowane. No fajne, gierka super, nie? Tak sobie siedzisz, mówisz, odświeżasz. Dobra, to teraz naprawimy to. Kamil, wyślę ci to, bo potrzebuję... Mieć na Discordzie, dobrze. O, przepraszam to za ten dźwięk. Destiny widzę po 100... A, bo jest jeszcze Destiny Help, zapomniałem o tym. O, no nic ciekawego nie piszą, prawdę mówiąc. 20 minut temu, że pracują. Kto by pomyślał? Zaskakujące, nie byli na to przygotowani. Naprawiłam. Dobra, odpalam grę. Czy ty też? Aha, ty już masz. Tak. Cichutko, nie było tematu. Uwaga, naprawiłam. Cześć, Kauzi. No wiadomo, że nie działa. Chociaż ja stawiałem, że jakieś pół godziny zajmie przywrócenie serwerów po 18.
A pół godziny już minęło, także ja już się przejechałem. Nie, dziękuję ci bardzo. A, wielki buź dla ciebie. Dziękuję. Roczek, tak. Słodziaku. To już Roczek. Storet. Dobra. Teraz zadziała. Nie, no myślę, że sytuacja nie jest dramatyczna, skoro niektórzy z nas już są zalogowani do gry. Zresztą mówicie, że gdzieś tam na innych streamkach też już widać, że coś powoli zaczyna się dziać. O? O, Magda ma coś więcej. Magda ma, akceptuje umowę. Ja akceptuję błędy połączenia. Ojejku. Ale tak na dłużej wyłączyłam, to może dlatego. No, wątpię. Znaczy, ja wątpię, żeby w ogóle restowanie cokolwiek mogło zmienić w tej sytuacji. Myślę, że to jest takie bardziej, wiesz, oszukiwanie siebie i przedłużanie tego wszystkiego. Nie. Ale było blisko. Tak. Tak, tak, jeśli ktoś się boi spoilerów, to jest na idealnym streamie. Może jeszcze zmienię na takie 200, to będzie idealnie, myślę. A dzień dobry, Eternity! Chyba już umiem w Destiny! No nie? Słuchaj, odpalasz grę, czekaj, i to jest ten moment, kiedy musisz się bardzo skupić i to jest moment, który pokazuje, jak bardzo jesteś doświadczonym graczem. Siedzisz, patrzysz na ekran i jak szybko wyłączysz to, żeby się logowało. Musisz sięgnąć do najgłębszych zakątków swojej pamięci, żeby przypomnieć sobie, gdzie jest klawisz Escape. Dokładnie. Oj, widzisz, i dlatego ja nie jestem najlepszym graczem, bo widzisz, ja to trwa. A za to Kamil, jak klika, to wow. Ja mam zawsze escape'a pod którymś paluszkiem. Jestem doświadczonym graczem Destiny. No clicker, ale niestety nie incremental. Bo nic tam się tu kurde nie dodaje. Się śmiejesz, ja lubię clickery. Ja lubię point and clicky. Liczy się? To właściwie tak. Ja mam escape pod paluszkiem, powiedział Kamil, klikając myszką po mini. Tak nie kliko jak Kamil. No, ja. Pedał od kierownicy podpięte i zbindowany escape zamiast hamulca. Szanuję. 40 minut minęło, wiesz o tym? Tak, patrzę na zegarek. Red Cloud to jest Magda. Magda też ma teraz odpalonego streama. Też próbuje się zalogować. Cześć, to ja. Magdu. Chociaż Magda już była o krok dalej, bo jej się umowa licencyjna pojawiła. Ja zdecydowałam umowę, nie wiem dlaczego i nie wiem po co, bo nadal się loguje. Tak. No może. Sprzedałam nerkę i jakoś poszło. A propos Magduchy, to wam mogę pokazać, jakie dzisiaj zwróciliśmy zdjęcie na Instagrama, zapowiadając dzisiejszego streama. No powiedzcie, że nie wyglądamy jak rasowi podróżnicy. Moje jest takie mniej bogate. Ty to zrobiłeś zawodowo, Kasiu. Pomachaj ładnie, a nie tylko głosowo. Przecież machałam. Machała. A nie. Ja rączkę widziałem. Wydaje mi się, że była w kadrze. Ty widziałeś, ale nie. Teraz też widzisz. Poczekajcie sobie dłużej, ponieważ Bungie napisało, że próbują naprawić problemy z połączeniem. No to obawiam się, że Bungie napisałoby to niezależnie od tego, co by się działo. Nieważne, czy naprawiają, czy też nie. Oni po prostu musieli to napisać, żeby mieć podkładkę.
Ja myślę, że oni tego nie robią i za każdym razem tylko to piszą, bo wiedzą, że i tak to się ustabilizuje. Tak, prawda jest taka, że serwery logowania po prostu muszą zrobić swoje, przyjąć na klatę ten ciężki atak graczy i częściowo ich powolutku przypuszczać, aż w końcu się odkorkują. To wszystko. Czemu teraz nie sprawdzimy, jak ja mam 5000 punktów w plecy? No specjalnie dla ciebie, żebyś mógł dalej kupować. Umowa powinna być przed logowaniem. Już od rana można było ją akceptować. Musiałeś mi zepsuć to. Musiałeś. Ja myślę, że rano mało graczy to mimo wszystko zrobiło. Gdy była premiera Destiny 2 na PS4, ogólnie 2/3 moich gry w Destiny 2 to był ekran ładowania. O, Miechu pisze, że u niego też już weszło. W sumie fajny ten dodatek. Takie dużo się klika. Ale trochę wolniej niż... No są tacy, co przez cały poprzedni sezon się tyle nie naklikali. No nie? A już czuję się wyjątkowa, no właśnie. Klasyczny Neonix dostaje, przyjdzie i lepo w mordę już nie ma. A odbiorę sobie nieznajomą drzwiznę ogniową. A co tam? Wiesz co? Ja wyjdę na chwilę. Dobła. Możesz tutaj mi ogarniać jakby dwa na raz? Mogę, ale daj wodę. Dobra. To deal. Dziękuję. Zostawiam was z Kamilem na chwilę. Opowiem wam piękną historię. Nie wiem, o czym możesz im opowiedzieć historię. Możesz im opowiedzieć historię o tym, gdzie schowałam dzisiaj jedzenie dla kotów. Gdzie schowałeś? Do lodówki. Aha, faktycznie. I to nie mokre jedzenie, tylko suche. Zajmująca historia, wiem, jesteście pod wrażeniem. Dobra, idę zapytać. Kurde, potrzebuję kolejnej! Red Claw, ale ja już ci odpowiedziałem dosłownie, a Magda ci machała do kamery. Au! A weźmiesz mi mleczko w tubce? Dobła. O, ja sobie jednym okiem śledzę w tym czasie, co się dzieje na showcase'ie Escapista. Bo nasza gierka będzie tam dzisiaj pokazywana. Jestem bardzo, bardzo ciekaw reakcji, więc gdzieś tam to będzie dosłownie 5 minut. Więc na te 5 minut, co by się nie działo, to sobie zrobię małą pauzę i zobaczę, jakie będą reakcje na czacie, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Opowiedz historię, jak poznałeś tajemnicę tostów z Bigosem. Otóż to jest bardzo prosta historia i wierzę, że wiele rzeczy powstało dokładnie ten sam sposób. Mianowicie, mieszkałem sobie ze znajomkami. Co prawda ja już pracowałem, ale tam był klimat totalnie mieszkania studenckiego. Skończyła się jakaś impreza, wszyscy zrobili się głodni i okazało się, że jedyne rzeczy, jakie posiadamy w kuchni, to zamrożony słoik Bigosu nadesłanego przez moją mamę oraz worek pieczywa tostowego, więc dalsze losy tej historii pewnie już znacie. Come on! Czekajcie, może gdzie klikniemy. Działa w końcu. O, gracy. I zazdro. No ja dalej czekam. Czy tylko tobie ścina streama? Chyba tak. Chyba tak, bo ja nie widzę żadnych dropów po mojej stronie. Nie, po mojej stronie wykresiki są w porządku, więc nawet jeśli coś wam zmula, to obawiam się, że to jest po stronie Twitchka. Musieli zjeść w siebie nawzajem, bo Bigos był niedobry. Faktycznie, ktoś odkrył, co się wydarzyło się naprawdę. Oho, komunikat, jeszcze chwila. W
Co, słuchajcie, obawiam się, że to jest po stronie Twitcha, bo po mojej stronie jest zero ruchu. A może, czekajcie, może jednak kłamie. Faktycznie, dobra, macie rację. To teraz namierzyć, jak gdyby problem. Nie podejrzewam, że to jest coś po prostu do przeczekania, że to jest kolejny moment zwątpienia mojego internetu. Nie, Magducha ma tam bitrate niewielki ustawiony, więc ona raczej nie podkrada. No? Czy co? No to można sprawdzić po prostu. A czemu miałbym? Nic nie zmieniałam. No właśnie, czyli masz tam ze 3000 albo coś, czy albo 3,5. Ja ci mówiłem, żebyś 3,5 ustawiła. Proszę. Dopiero co zainstalowałam to. Czemu tu nie ma wyjścia? 6000. To znaczy, to raz, że jest bez sensu, bo ty nie możesz streamować 6000, ty możesz tam maksymalnie 3500 chyba, albo 3000. Nie, chyba 3500. Dobra, to ja się wyłączę i zmniejszę go. Dobła. Patrzcie mi, sekundkę. Bigos od mamy Kamila jest 12 na 10, polecam Piotr Franceski. Ano, jest wybitny. I do tościków też się świetnie nadaje. Wiadomo, że im lepszy bigos, tym lepszy tosty z bigosem, halo, nie? Nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Witajcie. Znowu ja. Lecle. Ale nie, wiesz co, wydaje mi się, że to nam po prostu coś net zaczyna szarpać. No, dzisiaj było upierdliwie. Było. Chociaż nie, patrz, wzrosło mi tak na maksa. A nie, i teraz znowu spadło. No nic, będziemy się zastanawiać później. Na razie mamy większe problemy. To nic nie widzę, co ja mam. Chciałem zrobić relację, ale czego ładowania Magda? No te ikonki. Z dużym zbliżeniem. No jak to jestem? Magda dostała zmianę jakości. Powtarzam, Magda dostała zmianę jakości. O, czyli coś było z tymi ustawieniami. Co ja chciałam zrobić? Come on, gierko. Dobra, weszło. Już coraz więcej ludzi pisze, że im poszło. Myślę, że też się doczekamy swojej kolejki niedługo. Mnie. No dobra. Jaka potrawa jest przeciwieństwem bigosu? Jakaś sałatka? Czemu sałatka? Myślałam o czymś stałym takim bardzo. Ja myślałem o jakiejś, wiesz, kapuście, która nie jest zaduszona z mięskiem. A jakbym tak sobie puścił jakiegoś speed testa, to co byś powiedziała? Że jesteś smort. Smort. O, już rzucają screeny. To uważaj. To nie, wrzucają bez spoilerowe na szczęście.
Nie wiem, chcemy sobie zarządzić jakiś reset routera albo coś? Bo mi się nawet speed test nie bardzo ładuje. Możemy. Co wy na to, mordeczki? Korzystając z okazji, że serwery i tak się jeszcze nas nie wpuszczają, może sobie zrobimy reset routera z nadzieją, że to cokolwiek zmieni, chociaż jest to oczywiście bardzo naiwne. Maktuk, nadal chętnie pogram z tobą w łapki? W łapki? Zagrajmy w łapki. Albo... jak się nazywa tego? Nie przypomnę sobie teraz. Badminton. Gamminton? Tak. Zagrajmy w szachy. Albo w co widzę? Ja nie gram w szachy, bo tam jest gambit. To co widzę jest biało-czarne. Co? Myślę, to co gambit. Widzę. Mieszana rodzina. Nie ty z Byrolu. Gdzie ty tu widzisz mieszaną rodzinę? Nie, ty widzisz, nie ja. Ja tylko zgaduję. Co ja myślę, że tak to działa, no. Maria, że tutaj, no. Cacuś, oczywiście. Dobra, domyśliłem się, musiałem się rozejrzeć tylko. Widzisz, czat nawet zgadł. O, a my ciągle tutaj. No, niestety. Dobra, słuchajcie, chyba faktycznie tak jeszcze tylko rzucę okiem, czy dalej zmula. Dalej zmula. To my się chyba zresetujemy, słuchajcie, i za momencik się znowu zobaczymy. Mam nadzieję, że ten reset routera cokolwiek tutaj zmieni i pomoże. Tak, przyjdziemy, będzie super. Gracy pan oszust. Mam nadzieję, że zaraz dołączymy. Dobra, a my idziemy zresetować router, także za 2 minuty na oko jesteśmy z powrotem. Do zobaczyszka. A gdzie weszło? Jak to mi weszło? Tak, masz inne ładowanie. Dobra. No nie możemy teraz wyłączyć, dobra, nieważne. Tak, Magdzie weszło. Magda ma logowanie. Dobra, zostawiamy. Niech się dzieje, co się dzieje. Przecież to jest ciemne. Jest ciemny interfejs. Dobra, już. Okej. Okay. Czy ja mam na ciebie czekać? Poczekaj. Nie, masz grać. Masz grać. Dobra, mi reset routera. To nic nie zmieni? Jak ja się tnę. W sensie reset routera? No tak mi się wydaje. Widzicie to?